wszystkim odprowadzimy go na wieczny spoczynek. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić nasz smutek i żal. W uszach dzwoni mi jedno słowo. Dlaczego? Dlaczego Bóg postanowił zabrać do siebie tak małego chłopca? Nie potrafię udzielić wam odpowiedzi na to pytanie. Ale powiem wam, że Bóg wybrał Thomasa J., ponieważ miał jakiś ukryty, szczególny cel. I poszukajmy pociechy w myśli, że Thomas J. jest teraz pod boską opieką. W miejscu, gdzie nie ma zmartwień i cierpienia, gdzie jagnię spoczywa obok lwa. Chciałbym przeczytać fragment Pisma Świętego. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebieskie. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Pomódlmy się w milczeniu. Pójdziemy łazić po drzewach? Buzia go boli. I gdzie są jego okulary? Bez nich nic nie widzi. Załóżcie mu okulary. Chciał zostać akrobatą. On umarł, kochanie.